Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem piwo z browaru Evil Twin. Brewing, yeah. Wake up and smell the goze. Czyli obudź się i poczuj goze. 6,5% alkoholu, imperialne śniadaniowe goze. Z jagodami, solą i naturalnymi aromatami. W składnikach możemy czytać tak. Gdzie one są tu po angielsku? O, tutaj. Woda, słód jęczmienny, słód pszenny, pszeniczny, pire jagodowe, drożdże, kwas mlekowy, kwasek cytrynowy, sól, naturalne aromaty, kwas jabłkowy, chmiele i to wszystko. Nic nie pisze o tym, tak naprawdę, kto to robi, tylko że jest dystrybuowane przez 12% LLC z Nowego Jorku. To nie wygląda na amerykańską puszkę 440 ml. Mam wrażenie, że było to uważone i zapuszkowane przez Brewdoga w Szkocji. I piwo jest specjalne na Europę, bo na ich stronie nie istnieje. Także, no cóż, takie mam podejrzenia. Jak widzicie, piwo jest takiej barwy złotej, klarowne jest. Piana nawet była, dosyć duża, tylko pioruńsko szybko opadła. No i zostało nam to. Aromat jest słodki, karmelowy. Można by powiedzieć, że może się kojarzyć z syrowym klonowym. Albo są takie jakby batoniki. No, ciężko to powiedzieć, że to jest baton, ale wygląda jak batonik. A w środku jest taka pianka karmelowa, bardzo twarda. I to się nazywa z takimi bąblami. I to się nazywa crunchy. I to jest taki lekko przypalony karmel. I to bardzo podobnie pachnie. No może jest bardziej syrop klonowy teraz, ale to są bardzo podobne aromaty. Słodko i właśnie tak karmelowo. I tak naprawdę nic więcej. Także słodki karmel mamy tutaj. No, to się może kojarzyć z amerykańskim śniadaniem, jak polewają naleśniki syropem klonowym. To tak, to by był śniadaniowy gozer. No nie, dobra, zobaczmy co jest w smaku. Dosyć niskie nagazowanie. Mamy lekką taką nutkę kwaśną, która ustępuje w smaku właśnie syropowi klonowemu, czy temu karmelowi. I to przechodzi później, dosyć szybko, w lekko słony finish.
Goryczka jest taka lekko karmelowo przypalana i to wszystko, ale bardzo delikatna. Także jak na gozę, bardzo delikatne, bardzo karmelowe, syrop klonowy, tak, oczywiście. Ale zaskakująco bardzo fajnie pijane. W sumie ciało jest dosyć takie lekkie, jak na 6,5% oczywiście, i na tą karmelowość ogromną. Niesamowicie pijalne. Jest lekka cierpkość też. Piwo wcale nie jest słodkie, tak jakby to aromat, że tak powiem, sugerował. Bardzo fajnie się je pije. Tylko jak ktoś rzeczywiście tak nie bardzo karmelu albo syropu klonowego, to nie. Także piwo jest bardzo delikatne, szczerze mówiąc. No, rzeczywiście bardzo delikatne. Trochę tej słodyczy jest. Dosyć gładkie, delikatne. Bardzo fajne, no. Bardzo fajne, tylko że rzeczywiście żadnej kwaśnej nutki w aromacie nie ma. Jest tylko i wyłącznie syrop klonowy. Nic więcej. No i ta kwasowość jest rzeczywiście fajnie zbalansowana. Jest, ale na bardzo przyjemnym poziomie. Takim leciutkim. Lekko cytrynowa, lekko jabłkowa taka. Tak jak wymienione kwasy. Także bardzo przyjemnie się to pije. Natomiast zaskoczenie jest ogromne. Jest słodki aromat syropu klonowego lub tego batonu crunchy i jest lekko kwaśne piwo, które wcale aż takie słodkie nie jest. Natomiast jest dużo tego aromatu i smaku w samym piwie. Ciekawe? Tak. Jak na gozę? Ciężko powiedzieć, kto robi imperialne gozę i to jeszcze śniadaniowe, nie? Ale chyba warto spróbować, jeżeli możecie. Jest dostępny, zdaje się, w Tesco. Także warto spróbować, no, 3 funty za puszkę. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Dosyć fajnie się je pije, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, to będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będzie na bieżąco. No, przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji, będziecie mieli mnóstwo miejsca pod filmami na Wasze komentarze. Wasze zdrowie. Cześć.